Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, plan dnia jest następujący. Ja teraz e, e, jadę wysłać paczki z książkami, wracam, nagrywam odpowiedzi na Państwa pytania. Numer 5, bo to będzie piąta audycja w tym temacie. I wpadłem na taki pomysł, że być może wieczorkiem ja wiem, że często o tym mówię, o wieczornych audycjach, potem ich nie ma, ale to nic złego się nie stanie, to będą następnego dnia czy w innym dniu. Ale takie jest założenie, że jeśli dam radę, to dzisiaj będzie wieczorem audycja, w której z moją przyjaciółką, panią doktor, odpowiemy na państwa pytania medyczne. Kiedyś takie coś było, bardzo się państwu spodobało. Jest to też okazja, żeby móc za darmo skonsultować się, z lekarzem dwóch specjalności, czyli z chirurgiem i z Proszę jednakże pamiętać, że moja przyjaciółka już od iluś lat już nie jest w zawodzie chirurga, więc nie ma najnowszej wiedzy, nie zna najnowszych trendów w medycynie, bo to trzeba bezustannie w tym być, bezustannie operować, nie można wypaść z sprawy. Natomiast takie ogólne pytania o zęby, o ogólnie takie sprawy związane z chirurgią, ze stanem zdrowia, to bardzo proszę, natomiast proszę nie pytać o wirusa, bo o wirusie to w sumie no, każdy mówi co innego i moja przyjaciółka na tym temacie się za bardzo nie zna. Także proszę nie zadawać pytania o wirusa, tylko o takie wszystkie, które Państwo mają, zwłaszcza z zębami, ponieważ moja przyjaciółka jest aktywnym stomatologiem, z niezłą wiedzą, uratowała mi zęby. Dentyści w Warszawie tylko spieprzyli, zresztą nie tylko mi uratowała zęby, wszyscy są. Zadowoleni. Także pytania ze stomatologii, z chirurgii ogólnomedyczne, ale bez dużego stopnia komplikacji. I zapraszam proszę te pytania zadawać i wieczorkiem sobie usiądziemy z przyjaciółką i odpowiemy. Jest to taki nasz wkład w to, że no jest taka sytuacja, jaka jest, ludzie tracą pracę, bardzo ciężko dostać się do szpitala, do, do lekarza, tak? Bo teraz na topie jest tylko i wyłącznie koronawirus. Więc, no to jest taki nasz wkład, żeby Państwu może coś pomóc. Jak coś Was trapi, coś Was boli, może coś będzie w stanie, moja przyjaciółka, dopomóc. I nie będzie, może, trzeba chodzić do lekarza nadmiernie się denerwować. Także, pozdrawiam Państwa serdecznie i proszę się streścić z tymi pytaniami do wieczora. Jeśli do 22 nie będzie tej audycji, to znaczy, że będzie w innych dniach i wtedy można jeszcze te pytania zadawać. A jak się nam uda, to oczywiście będzie. Audycja trwała do tych pytań, które zostały zadane. Jeśli tych pytań nie będzie za dużo, ale pytajcie śmiało, jak się nie uda w jednej audycji odpowiedzi, to się odpowie w drugiej. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Wracam za godzinkę i nagrywam odpowiedzi. Czyli za kilka godzin będzie nowa audycja. Niestety od rana biegam jak nakręcony, tyle jest spraw. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Chłop w dom, Bóg w dom. Z Panem Dobrym Bogiem. Cześć.